Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o bardzo interesującej metodzie, jaką jest dry dropper. Co to w ogóle jest dry dropper, do czego służy, kiedy go stosować? Posłuchajcie, dry dropper to łowienie na dry, czyli suchy, dropper, czyli skoczek, czyli łowienie z pływającym suchym skoczkiem. Czyli łowimy na dwie muchy, zwykle jest to sucha mucha i nimfa. W rzekach, w jeziorach możemy tą metodę stosować praktycznie wszędzie. Czasem zwana jest również hopper dropper od dużego konika polnego, którego stosuje się jako suchą muchę, a dowiązuje się do niego nimfkę. Dziś jestem nad Sanem. Posłuchajcie, od kilku dni mam okazję tutaj opiekować się grupą wędkarzy z Norwegii i są generalnie wśród nich zarówno wędkarze początkujący, jak i doświadczeni z 30-40-letnim stażem, ale na niskiej, czystej wodzie, na sanie wcale niełatwo jest im sobie poradzić. I posłuchajcie, no te ryby są tutaj wymagające. Bardzo cienkie żyłki, dziesiątka do suchej muchy, mucha na haczyku, numer 20. No i trzeba precyzyjnie poprowadzić, mucha musi płynąć przed przyponem, wtedy jest szansa na branie, zwłaszcza większej ryby. Ale posłuchajcie, właśnie dry dropper stał się tutaj takim wyłomem w tym wszystkim, co się właśnie dzieje nad Sanem. Łowimy z suchym chruścikiem, do którego dowiązujemy nimfę. No i posłuchajcie, zarówno ci wędkarze początkujący z Norwegii, jak i ci doświadczeni, okazuje się, że świetnie sobie tutaj radzą. Łowią zgrabne pstrągi, lipienie. Czasem na tą suchą muchę, ale częściej na podwieszoną nimfkę. Jak taki zestaw zmontować? Jakie wzory się sprawdzają? Jak to wszystko działa? No to już Wam opowiem w studiu. Pozdrawiam Was serdecznie znad pięknego Sanu. Idzie burza. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze przed nią uciec. Posłuchajcie. Po co w ogóle stosować metodę dry dropper, czyli łowienie na suchą muchę z nimfą? No jest to niezwykle skuteczna metoda. Łączy skuteczność łowienia na nimfę z przyjemnością łowienia na suchą muchę. Natomiast kluczowe, posłuchajcie, w tej metodzie jest zmontowanie zestawu i ja Wam pokażę dzisiaj cztery sposoby, jak taki zestaw zmontować. Posłuchajcie, no tu wziąłem specjalnie takie dość duże muszki. Tu zobaczcie, jaki piękny żuk. Dostałem go od Pawła Pogorzelskiego. No, możecie u niego kapitalne muchy tego typu zamówić. I posłużę się dwukolorową żyłką, tak żeby było troszkę lepiej widać. Oczywiście do łowienia metodą dry dropper, czyli na suchą z nimfą, używam zwykłego fluorokarbonu, nie używam kolorowej żyłki. Natomiast chodzi mi o to, żebyście troszkę lepiej widzieli, jak to montuję, jak to wiąże. Posłuchajcie, no oczywiście najpierw pierwszy sposób wiążę, to jest moja żyłka główna. Zwykle stosuję przypon koniczny, do którego dowiązuję jakieś 40 cm fluorokarbonu. Oczywiście przywiązuję normalnie zwykłym węzłem tą suchą muszkę. Owijamy przez oczko. Jeszcze raz przez oczko. Zwilżamy, zaciągamy. Posłuchajcie, mam przywiązaną suchą muchę. Oczywiście obcinam sobie tą końcóweczkę. Nie za blisko, także jakby węzeł pracował, żeby mi się nie rozwiązało. I teraz dowiążę nimfę. Czyli pomarańczowa żyłka to żyłka główna, a teraz posłuchajcie, taką żółtą dowiążemy nimfę. I pierwszy ze sposobów, dosyć stary, to jest takim samym węzłem, jak wiążę muchę, przywiązuję, posłuchajcie, drugą żyłkę, do której dowiążę nimfę, na łuku kolankowym. I też tutaj przez oczko i przez to oczko, które mi się utworzyło. No i
i posłuchajcie. Zaciągamy i w ten sposób mam zawiązaną, posłuchajcie, muszkę. Ta pomarańczowa żyłka idzie do przyponu konicznego. Ta żółta w tym przypadku do niej dowiąże nimfę. Oczywiście tu obcinam. To jeden ze starszych sposobów montowania w metodzie hopper-dropper, czy też dry-dropper. I ile tej żyłki tu powinno być? Posłuchajcie, nimfę montuję w odległości zwykle tej żyłki. Tutaj mam między 40 cm, a powiedzmy czasami nawet metr na głębszych odcinkach. To jest jeden ze sposobów. Drugi sposób, posłuchajcie, już Wam pokażę. Ten sposób się, jeszcze może o tym sposobie. Ten sposób się sprawdzał przez lata, zwłaszcza w sytuacji, kiedy używaliśmy haczyków zadziorowych, takich jak ten. Wtedy, zobaczcie, tutaj nie ma możliwości, żeby mi się ta żyłka zsunęła. Natomiast teraz, kiedy stosujemy haczyki bezzadziorowe, bywa, że czasem tu potrafi w trakcie rzucania, nawet nie tyle w trakcie holu, co w trakcie rzucania, potrafi nam zjechać tutaj ten węzełek. No i wtedy stracimy nimfkę. Więc ten sposób sprawdza się troszkę gorzej. Druga metoda, posłuchajcie, to jest zawiązanie węzła blood knot, czyli jest to taka odmiana węzła zderzakowego. Tutaj mam oczywiście ta pomarańczowa żyłka, to będzie moja żyłka główna od strony przyponu konicznego, ta seledynowa to będzie żyłka, do której dowiążę nimfkę. Wiążę ten węzeł i ten pomarańczowy odcinek, czyli ten od przyponu konicznego, postaram się zrobić troszkę dłuższy. Owijam raz, dwa, trzy. Posłuchajcie, wkładam go w to miejsce, gdzie te żyłki się łączą. No, ten sposób był w filmie Cztery sposoby na skoczka. Tam go pokazywałem. I posłuchajcie, tutaj wkładam tą żyłeczkę i teraz węzeł zaciągam. Obcinam ten krótszy odcinek, który mam tutaj z tej żółtej żyłki. I tak, i teraz tu do tego pomarańczowego, posłuchajcie, dowiążę sobie suchą muszkę. Ważne w tej metodzie dry dropper, żeby ten odcinek nie był długi. Właśnie najlepiej, żeby to było 5, 7 do 10 cm od węzła. Wtedy ta sucha mucha będzie nam najlepiej sygnalizować, posłuchajcie, co tam się dzieje z naszą nimfką, bo ta sucha mucha w tej metodzie pełni dwie funkcje. Po pierwsze jest świetną przynętą, ale po drugie jest również wskaźnikiem brań. Jeśli coś zatrzyma naszą nimfę, kamień, zielsko albo rybi pysk, no to wtedy ta sucha muszka nam zatonie. I zobaczcie, tutaj mam na takim krótkim przyponiku zawiązaną suchą muchę, a nimfkę zawiążę sobie tutaj na samym końcu. Tak jak mówię, ta odległość zwykle między 40 cm a... O, widzę, że ta chyba jest troszkę przylakierowana za mocno. Zawiążemy sobie inną. To taki lekki... Posłuchajcie, lekki parkinsonik świetnie nam się ostatnio sprawdzał i na Sanie, i na Dunajcu. To naprawdę kapitalna mucha. I to jest drugi sposób, czyli na krótkim troczku wychodzącym z węzła. O, już mamy nimfkę zawiązaną. Tak jak mówię, zwykle stosuję fluorokarbon o średnicach. Tą nimfkę dowiązuję oczywiście na żyłce najchętniej 200 cieńszej niż sucha mucha. I o ile do suchej stosuję żyłki między tam 0,20 do 0,12 czasem schodzę, nimfkę wiążę wtedy między 0,18 a 0,12, czasem nawet 0,10. I odległość między muchami, no to tak jak mówię, między 40 cm a metry. No i tutaj, jeśli ten skoczek byłby dłuższy, no to gorzej nam będzie sygnalizować to, co się dzieje z suchą muchą. No wadą tej metody jest, że troszkę się potrafi ten skoczek tutaj w trakcie łowienia, rzucania zwijać, plątać. No także to
Ta metoda ma swoje plusy, ma minusy, natomiast no oczywiście jak chcę później przejść z powrotem na jedną muszkę, mogę go w każdej chwili z tego węzełka obciąć. Mam zawiązaną tylko nimfkę. Posłuchajcie, trzecia metoda, którą dosyć często stosuję, to posłuchajcie, jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo prosta zarazem. Tu już mam przywiązaną tą suchą muchę. I co teraz zrobię? Jak dowiążę nimfę? Zobaczcie. Tu mam nimfkę już na troczku i do tego samego oczka haczyka dowiązuję drugą muchę. Jak to robię? No zobaczcie, tutaj jest zawiązany już przypon od przyponu konicznego. Przewlekam drugą żyłkę przez to samo oczko i przywiązuję tutaj troczek z nimfą. Owijam. Przewlekam przez oczko i jeszcze raz przez oczko, zaciągam i teraz będę miał, zobaczcie, do jednego oczka haczyka mam przywiązane dwie żyłki. Jedna to żyłka główna, a druga, w tym przypadku ta żółta, to jest mój troczek z nimfką. I ta metoda się świetnie sprawdza. Powiem, no eliminuje to zsuwanie się tutaj z tego łuku kolankowego w tej metodzie, którą pokazywałem wcześniej. Nie zwija się tak, jak w przypadku takiego krótkiego troczka z węzła. No i mamy trzecią metodę, bardzo, bardzo dobrą. A teraz Wam powiem o ostatniej metodzie, często stosowanej na zawodach przez zawodników. Posłuchajcie, w tej metodzie wykorzystuje się specjalnie zawiązane suche muchy. Te muchy musimy sobie wcześniej przygotować. I no one wyglądają, to są takie chruściki, widzicie tutaj jeszcze z bardzo dobrze widocznym elementem. Tutaj daję taką syntetyczną włóczkę. Natomiast one tu, zobaczcie, mają... Nie wiem, czy te... O, teraz będzie widać. Mają przywiązaną już w trakcie wiązania muchy malutką pętelkę z żyłki. I właśnie do tej pętelki będziemy wiązać naszego skoczka. Czyli tak, muszkę przywiązujemy normalnie, klasycznie za oczko. Tak jak mówię, przypon koniczny, do niego dowiązuje 40 cm fluorokarbonu. O średnicy, w zależności od tego, gdzie, jakie ryby łowię, między tam 0,20 a 0,12. Już kończymy wiązać suchą muszkę w tym ostatnim, czwartym sposobie. Oczywiście obcinamy, zostawiamy tam te 2-3 mm, żeby węzeł pracując nam się nie rozwiązał. A posłuchajcie, nimfkę na troczku dowiązuje właśnie do tej pętelki, która tutaj jest. Stosujemy tutaj żyłkę na te pętelki, które są dowiązane zwykle 0,20, tak żeby no, w przypadku jakiegoś zaczepu na nimfce urwać nimfę, a nie urwać tej pętelki z suchej muchy, która jest tu dowiązana. Natomiast tą pętelkę musimy sobie, posłuchajcie, dowiązać już w momencie, kiedy tą sztuczną muchę konstruujemy w imadle. No i sposób ten jest doskonały z tego względu, że nie zatapia nam suchej muchy tak łatwo. Ona jest tu dość elastycznie, zobaczcie, dość elastycznie jest to połączone. Tu jest moja żyłka główna, a tutaj mam troczek z nimfą. I na tej pętelce, którą pokazywałem, o, nie wiem, czy ją tu jeszcze wyostrzy. I na tej pętelce mam dowiązanego właśnie skoczka z nimfką. Nie pozostaje nic innego, jak muszkę delikatnie natłuścić, suchą, ale bardzo delikatnie, bez przesady. Ja tu używam Aquel z Luna, on mi się świetnie sprawdza od wielu sezonów. No i posłuchajcie, taki zestaw, dry dropper, no potrafi otworzyć wodę, naprawdę.
To jest kapitalna metoda, zarówno na wodę stojącą, zwłaszcza jak jest jakiś lekki wietrzyk, no to świetnie nam porusza wtedy tą suchą łóżką i nimfką, ale również na rzeki, na Dunajec, na San, na Bóbr, no na Czarnej Przemszy kiedyś była to rewelacyjna metoda, posłuchajcie, naprawdę i na rzekach pomorskich i w Skandynawii to się sprawdza. Jakie wzory jeszcze do tej, na szybko może powiem, do tej metody stosować? No, moje ulubione to, no posłuchajcie, te chruściki, tak jak widzicie, tu jest CDC, sierść sarny, żeby to wszystko ładnie pływało, pętelka i ten dobrze widoczny pędzelek. Drugi wzór, klasyczny godard, czyli ze strzyżonej sierści sarny, imitacja chruścika. Trzeci wzór, który mi się bardzo dobrze sprawdza przy małych nimfkach, to jest taki chruścik z CDC, tułów z bażanta, szara kaczka, jeżynka z koguta, bardzo dobra mucha. No to mam takie trzy podstawowe wzory, a posłuchajcie, jeśli chodzi o nimfy, to też mam trzy ulubione wzory. Pierwszy, no to oczywiście robak, czyli Parkinson, ale tu w wersji z bardzo, bardzo lekką główką, to jest 2-milimetrowa główka, dzięki temu nie zatapia nam suchej muszki, bo właśnie to jest istotne, żebyśmy nie stosowali zbyt ciężkich nimf. Druga muszka, no to taka malutka brązka z pomarańczowym koralikiem, posłuchajcie, kapitalna, potrafi otworzyć każdą wodę. Trzeci wzór, taki bardziej naturalny, to też taka malutka brązka, ogonek Coq de Leon i srebrny koralik, no to się też sprawdza na wielu różnych wodach. I posłuchajcie, te sześć wzorów znajdziecie w sklepie Salar w zakładce Dry Dropper w dziale sztuczne muchy. Już będą od poniedziałku do kupienia. Polecam. Godardy z pętelką, takie chruściki, zwykłe chrusty z CDC. Lekkie Parkinsony, specjalnie zawiązane do tej metody. Malutkie nimfetki, zwane również pedałkami przez niektórych, z bażanta, z pomarańczową główką oraz takie same ze srebrną główką. Kapitalna metoda. Szczerze Wam polecam. Dry Dropper to jest naprawdę rewelacja. Pozdrawiam serdecznie. W opisie filmu znajdziecie linki do tych wszystkich muszek. Ruszajcie nad wodę. Cześć.